Giuseppe Fiorello. W filmie Doktor Moscati. W pozostałych rolach. Uniwersytet Neapolitański, Wydział Medycyny, kwiecień 1903 roku. Cisza. Cisza. Piromallo. Piromallo. Moscati. Scenariusz. Alla barchetta! E quando ci arrivi tu? Allora, scusate! Fuori, ti sveglia! Musica. Zdjęcia. Reżyseria. Fabularyzowana opowieść na kanwie biografii profesora Giuseppe Moscatiego, świętego z Neapolu i jego współpracowników. Giuseppe! Aiutami! Na pomoc! Giuseppe! Giuseppe! Aiutami! Un crampo! Na pomoc! Skurcz! Un crampo! Wygrałem! Mylisz się, pozwoliłem ci wygrać. Przepraszam, profesorze. Idziemy do Czerwonego Węża. Księżniczko? Wzywałeś mnie, ojcze? Dlaczego nie jesteś jeszcze gotowa? Wiesz dlaczego? Chodź.
Naszyjnik mamy. Nosiły go wszystkie księżne Kajafa. Nie wolno ci sprzedać dwóch rzeczy. Pałacu i naszyjnika. Mnie można. Co ty mówisz? Jestem młoda, ale nie głupia, ojcze. To nie będzie bal, ale aukcja. Dostanie mnie ten, kto da najwięcej. W naszej sferze nie wychodzi się za mąż z miłości. W naszej sferze jest wiele osób nieszczęśliwych. Zawsze wiedziałem, że jesteś wyjątkowa. Może dlatego, że wychowałaś się bez matki. Ale nie prowokuj mnie. Przygotuj się. Czekam w salonie. Będzie tu cała śmietanka Neapolu. Wiesz, że nie pasuje do nich. Musisz zacząć bywać w towarzystwie, tak jak ja. I poznawać ludzi. Na przykład baronową. Mówi tylko o chorobach. O tym rozmawiamy w szpitalu. Najpierw bal, potem szpital. Facet z kieliszkiem w ręku, który stoi obok mojego ojca, to profesor De Lillo, ordynator szpitala Deli Incurabili. Jutro pomoże nam w egzaminie. Zachowuj się przyzwoicie. Dzień dobry panom. Spóźniłeś się. Uczyliśmy się. Tak, profesorze, najpierw obowiązek, potem przyjemność. Prawda, Giuseppe? Jasne. Giuseppe Moscati, książę Kajafa. Dobry wieczór. Profesor De Lillo i mój ojciec. Jutro Giorgio i jego przyjaciel składają egzamin konkursowy do szpitala Deli Incurabili u profesora De Lillo. Właśnie. Pierwszy krok ku błyskotliwej karierze, takiej jak jego ojca. Mam nadzieję. Pański ojciec też był lekarzem? Nie, sędzią w Neapolu. Dlaczego nie poszedł pan jego śladem? Bo nie byłbym tak dobrym sędzią jak on. A dlaczego pan sądzi, że będzie dobrym lekarzem? Nie wiem. Medycyna jest moją pasją. Aż pasją? Tak. Mam nadzieję, że jutro pokaże nam pan tę swoją pasję. Przekonamy się. Ach, ci młodzi. Co? Patrz. Dobry wieczór. Cześć, Giorgio. Eleno, jesteś zachwycająca. Przedstawiam ci Giuseppe Moscatiego. Z hrabiów Moscati z Palermo? Nie, moja rodzina jest z Benevento. Giuseppe jest moim przyjacielem i przyszłym kolegą. Umie pan tańczyć? Nie najlepiej. Giorgio jest znakomity. Wiem. Ale ja chcę rozpocząć tańce z panem. Jeśli to nie jest panu niemiłe. Ojcze?
Zawsze pan taki milczący? O czym pan myśli? Że jestem jedynym człowiekiem o nieznanym nazwisku pośród tylu znakomitości. Ojciec nie jest zadowolony z pani wyboru partnera. Myśli pan, że tańczyłabym z panem na złość swojemu ojcu? Mam tylko nadzieję, że to poświęcenie jest warte cierpienia, jakiego przysparza. Poświęcenie? Pan tańczy znakomicie. A pani jest najpiękniejszą kobietą, jaką znam. Tańczymy, a dla mnie to więcej, niż mogłem się spodziewać. A teraz zostawiam panią gościom pani rangi. Nie chcesz się położyć, ale chociaż coś zjedz, bo jutro zemdlejesz przed tymi profesorami. Może kilka ciasteczek? Może ciepłego mleka? Nie. Rozumiem, ale nie samym powietrzem żyje człowiek. Kiedy wyjdę za mąż i będę miała dzieci, kto się tobą zajmie, kiedy ciągle będziesz siedział w szpitalu? Nie wybiegaj w przyszłość. Jeszcze nie zdałem egzaminu, a twój Ferdinando się nie zdeklarował. Jest nieśmiały. Nie pokazuje się od miesięcy. Ty leczysz ciało, ale na sprawach sercowych lepiej znają się kobiety. Wiem, że Ferdinando ma zamiar... Daj mi się uczyć. Rozumiem. Zostawiam cię. Dobrze, przynieś mi ciepłego mleka. Ale potem zostawię cię w spokoju. Dziękuję. To wszystko? Uważa pan, że odpowiedź jest wyczerpująca? Zastanawiam się, o czym mogłem zapomnieć, co warto byłoby dodać. Że powinien pan wiedzieć więcej o przypadku szkorbutu, który panu pokazaliśmy. Nie pojmuję, jak się panu udało dostać tak wysoką notę na egzaminie pisemnym. Papier jest cierpliwy. Mogę coś dodać, profesorze? Kim pan jest, że pan śmie przerywać egzamin? Nazywam się Giuseppe Moscati. Jestem kolegą egzaminowanego. Studiowaliśmy razem. Wiem, że jest przygotowany. Moscati zdał egzamin pisemny z najwyższą notą. Dobrze. Proszę nam zademonstrować, co pan wie. Proszę zająć miejsce przyjaciela. A pan, Piromallo, niech się napije kawy. Zastanowimy się, czy kontynuować pański egzamin. W zależności od rezultatu egzaminu pańskiego protektora. Przekonajmy się, czy pańskie słowa są coś warte. Proszę, doktorze Moscati. To nie jest potrzebne. Nie bój się. To my, lekarze, jesteśmy badani, nie ty. Pan też się boi? Jeszcze jak. Jeśli pan zda, niech mi pan obieca, że przyjdzie do szpitala i mnie wyleczy. Oczywiście. Skończmy z tym cyrkiem.
Rozmawia z pacjentem. Zostaw. Zaraz się przekonamy, czy to pozer, czy dobry lekarz. Jak ci poszło? Jeszcze nie wiem. Tylko nie mów, że ich olśniłeś. Nie pleć, daj pociągnąć. Doktorze Moscati. Piromallo, proszę wejść. Profesor Delillo będzie kontynuował egzamin. Chyba już pan odpoczął. Doktorze Moscati. Czy pan jest świadomy tego, że wzbudza pan niechęć niektórych członków komisji? O ile wiem, również pańską. Tak. I chyba dlatego pan mi się podoba. Kiedy pan podejmie obowiązki w szpitalu, proszę wstąpić do mojego laboratorium. Pan profesor chce powiedzieć, że dostałem tę posadę? Co? Bezczelny i głuchy? To zbyt piękne. Witam, gratuluję, już znamy radosną nowinę. Dziękuję. Cieszę się, Pascale już mi powiedział. Nie wątpiłam, że tak będzie. Wiedziałam. Chodź, przygotowałam zapiekankę z makaronu. Skąd znałeś wynik egzaminu? Ferdinando, który pracuje w szpitalu, powiedział swojej siostrze, która przekazała wiadomość swojemu mężowi, a on powiedział portierowi w sądzie. No tak, przecież jesteśmy w Neapolu. Ludzie zawsze gadają. Powiedziano mi, że zdałeś egzamin wyłącznie dzięki Moscatiemu. Ojcze, myślałem, że będziemy świętowali. Dzień dobry, mamo. Brawo, synku. Nie bardzo jest co świętować. Chyba mi pokażesz, że to było tylko przypadkowe potknięcie się. Oczywiście, tato, spokojna głowa. Musisz biec szybciej niż inni, tak jak ja. Pamiętaj, że najlepsze konie rozpoznaje się na starcie. Jak wyglądam? Pokaż. Obiekt jest taki, jaki jest. Jaki obiekt? Uśmiechaj się. Zejdź. Nie ruszaj się, spokojnie. Nie ruszaj się. Pomogę ci. Moja kostka. Tu cię boli? Nie ruszaj się. Spróbuj nie ruszać nogą. Dziękuję, już dobrze. Jak to? Już mi lepiej. Jak to lepiej? On był tylko głodny. Był głodny, nic więcej. Nie. Zwędził ci portfel. To ona, jest wspaniała. A jeśli mnie się też podoba? Nie próbuj, bo oberwiesz laską. Nie tylko tobie przypadła do gustu. Fintesencja kobiecości.
Dziś dopnę swego. Trzeba to uczcić. Kelner? Szampana. Szlak, nie mam pieniędzy. Zapłacisz? Ale z ciebie sknera. Proszę przynieść najlepszego. Chcemy Kloę. Kto to jest? Typ spod ciemnej gwiazdy zbił majątek, budując obrzydliwe kamienice. Czekałem na ciebie. Dlaczego? Posłałem ci wszystkie czerwone róże, jakie mieli w kwiaciarni. Myślisz, że wystarczą kwiaty, żebym ci padła do stóp? To ja leżę u twoich stóp od wielu tygodni. Dla ciebie ryzykuję karierę. To źle, bo ja bardzo dbam o swoją i dlatego nie zadaję się z chłoptasiami, którzy biorą pieniądze od tatusia. Masz rację, ale ja zawrócę ci w głowie tak, że nawet nie spojrzysz na innych. Kiedy mam zawroty głowy, biorę pigułkę. Nie lubię być chora. Miłość to najwspanialsza choroba na świecie. Dla tych, których na nią stać. Przy moim boku będziecie stać na wszystko. Możesz nawet zostać moją żoną. Nie lubię, kiedy robi się ze mnie idiotkę. Co jest, Chloe? Ktoś ci się narzuca? Nie, spokojnie. W domu nie nauczyli cię dobrych manier? Idziemy. Ja i ta dama rozmawiamy ze sobą. Ktoś cię napastuje? Przestańcie! Widzę, że naprawdę się zakochałeś. Lepiej uciekaj. W tym szpitalu obowiązuje ścisły regulamin, jasne? Fartuch ma być zawsze czysty. Profesor DeLillo bezwzględnie tego wymaga. Co jest? Pośpieszcie się. Już zmęczone? Niedługo świt. Siostro Angelino, idziemy do pracy.
Tu jest gabinet profesora De Lillo. Tonino. Tonino? Uè, Tonino! Ma allora... Co to znaczy? Śpimy w gabinecie profesora? Już ci mówiłam i więcej nie powtórzę. Jeśli jeszcze raz cię tu złapię, odeślę cię do domu. Ojciec mnie ostrzegał przed siostrą Helgą. Trzęsie całym szpitalem. Nie jesteśmy w teatrze. Cześć, mamy. Pamięta pan o mnie? Oczywiście. Dostałeś jeść? Jeszcze nie. Sam się tym zajmę. Moscati? Kto panu polecił zająć się tym pacjentem? Badałem tego chłopca podczas egzaminu. Egzamin się skończył. Ja panu wskazuję, którym pacjentem ma się pan zająć. Po obchodzie. Tak jest. Na razie. Rita, jak się pani ma? Dziękuję. Złapię cię, draniu. Stój, zatrzymaj się. Chodź tu natychmiast. Stój w imieniu prawa. Zatrzymaj się, draniu. Tu jesteś. Mam cię, złodziejaszku. Ja pierwszy go złapałem. Szukałem tego młodzieńca. Nie złapiecie mnie. Stój spokojnie, bo spuszczę ci baty. Nie radzę. Dziękuję, ale tu pańska rola się kończy. Drań próbował coś zwędzić u masaża. Niech go pan bierze, ale na własne ryzyko. Jak to? Jestem lekarzem, pracuję w szpitalu. Ten chłopak uciekł z oddziału chorób zakaźnych. Na co jest chory? Na nieznany wirus, który atakuje mózg. I co? Zarazi się pan. Niech to szlak. Atakuje też inne organy, szczególnie męskość. Mam się żenić. Przyczepił się do mnie. Idziemy. Proszę, dziękuję. Smacznego. Powoli. Od kiedy nie jadłeś? Nie powiem, żeby pana nie złościć. Po co? Nie jadłem, odkąd buchnąłem panu portfel. Chcesz zawsze tak żyć? A jak inaczej?
Infatti. No tak. Co? Oddaj solniczkę. Szkoda. Podobałaby się Immaculacie. Kto to jest? Moja najmłodsza siostra. Mam jeszcze trzech braci. Jestem głową rodziny. Doktorze, pan sfiksował? Nie, weź. Chodź, popływamy. Mam rodzinę, nie mam czasu siedzieć nad morzem. No i nie umiem pływać. Nauczę cię, jeśli będziesz grzeczny. Naprawdę? Więc jesteśmy przyjaciółmi? Oczywiście. Jedz. Nie jestem głodny. Chcesz jeszcze? Dziękuję. Jedz. Proszę unieruchomić nogi. Mój mąż nie może dłużej czekać. Proszę nie przeszkadzać lekarzom. Co się dzieje? Niech go pan ratuje, proszę. Gdzie jest? Już nie może mówić. Proszę wyjść. Spadł z żurawia w porcie. Stracił tyle krwi. Wnieść go do środka. Niech siostra wezwie profesora De Lillo. Dobrze. Krwawienie ustało. Nie tylko. On nie żyje. Wynieść ciało. Idziemy, mamy pacjentów. Jeszcze chwilę. Moscati, niech pan natychmiast przestanie. Co pan robi? Próbuje pobudzić mięsień sercowy. Zmiażdży pan klatkę piersiową. Kto pana tego uczył? Jakiś znachor? Proszę przestać. On oddycha. 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 Gratuluję. Znałem lekarzy takich jak pan. Płonęli świętym ogniem, przeświadczeni, że wiedzą więcej niż inni. Nie chciałem panu uchybić. Pacjent nie przeżyje nocy. Niech pan mu zrobi drenaż klatki piersiowej. Jesteś naiwny. Sprzeciwiasz się De Lillowi. Już po dyżurze muszę odwiedzić pacjentkę. Skomplikowany przypadek. Nie wiadomo, jaki obrót przyjmie choroba, ale chyba znalazłem właściwy lek.
anello di famiglia. Klejnot rodzinny. Przekazujemy go z pokolenia na pokolenie. Mój dziadek podarował go mojej babce, mój ojciec mojej matce. Pański ojciec pańskiej matce, a mój dziadek mojej babce. A pan mnie, jako dowód mojej miłości. Tylko na to zasługuje pański pierścionek i pańska miłość. Takie błyskotki daje się dziewce, a nie żonie. Następnym razem niech pan rozważniej wybiera biżuterię. Od razu wiedziałem, że jest pani kobietą mojego życia. Jest pani coś, czego nie znalazłem w żadnej innej kobiecie. To, że jeszcze mnie pan nie posiadł. Jeszcze? Pierwszy raz dała mi pani nadzieję. Takie jak ja zawsze ulegają, prędzej czy później. Wszystkim. Nie jestem wszystkimi. Nigdy więcej mnie nie okłamuj. Doktorze Moscati, chyba pan skończył dyżur. Wiem, że nie powinno mnie tu być. A już na pewno nie powinien pan przyjmować wizyt. Nie oczekuję nikogo. Nie? Żeby mi to było ostatni raz, choć wątpię, znając ją. Niech pan idzie. Dzień dobry. Powiedziano mi, że znajdę pana tutaj. Chodźmy. To nie jest miejsce odpowiednie dla pani. Jak się pani czuje? Nic mi nie jest. Proszę powąchać. Co to jest? Kamfora. Roślina radości. Myślałam, że jest pan lekarzem, a nie znachorem. Dziś słyszę to po raz drugi. Jak się pani czuje? Jak idiotka. Dlaczego? Zapewne wtedy na balu uznał mnie pan za dziewczynę zepsutą i arogancką. Miał pan rację. Wykorzystałam pana, żeby zirytować ojca. Udało się pani? Nie rozmawiał ze mną przez 2 dni. Potem zaczął od nowa, tyle że teraz przyjmuję ojców wszystkich moich epuzerów, żeby się przekonać, czy są dość bogaci. Czy któryś przypadł pani do gustu? Dlaczego pan pyta? Interesuje to pana? Troszeczkę. Odkąd wróciłam ze szkół, tylko pan nie taksował mnie, by się przekonać, czy jestem warta sumy, za jaką chce mnie kupić. Może bym ich chciał, ale ja nie mógłbym pani kupić. A może pan nie chce? Nie mogę. I nie chcę. Niepotrzebnie tu przyjechałam. Nie zrozumiała pani. Pragnę pani od pierwszego spotkania. Właśnie tego się boję. Nie pani ojca, pani sfery, bo z tym mogę walczyć. Boję się pani,
pani oczu, pani ust, w których chciałbym się zatracić. To takie straszne? Nie. Cudowne tak, że zapiera dech w piersi. Wie pan, gdzie mnie szukać? Profesorze, nie może pan oddychać? Pracuję. Świetnie. Dla pana specjalny rabat. Dobrze. Chodźmy. Lubię pracę płucy buta. A jak idzie panu w szpitalu? Ja bym coś zmienił. Co? Spędzałbym więcej czasu z pacjentami. Kto panu zabrania? Reguła 6 minut. Maksymalny czas wizyty. Ja też tak robię. Tak mi podpowiedział Gennarino. Co ci powiedział? Dla każdego klienta 7 pociągnięć szczotką w tę stronę i 7 w tę. Ani mniej, ani więcej. Handel to handel. Należy się 30 centymów. Dzień dobry, siostro. Co nowego? Profesorze. Jak się pan czuje? Rozpoczynamy obchód. Przeżył. Proszę ze mną. Gratuluję, Moscati. Ale proszę nie spoczywać na laurach. Mamy mnóstwo roboty. Dobry lekarz nie może poświęcać tyle czasu jednemu pacjentowi. Moscati, gdzie pański fartuch? Był zakrwawiony, przyszła jego żona. Obecność członków rodziny tylko przeszkadza. Nie sądzi siostra, że współczucie dla cierpiących nie podlega regulaminowi? Każdy z nas powinien spełniać swoje obowiązki. Ja to robię od wielu lat.
Poziom czerwonych ciałek wrócił do normy. Masaż przywrócił akcję serca i krążenie krwi. Czasami nie doceniamy sił witalnych organizmu. Proszę spojrzeć. Pierwszy raz zgadzam się z osobą wierzącą. Chyba się starzeje. Należał do mojej matki. Nie kłamie. Ojciec by mnie zabił, gdyby się dowiedział. Zawsze robiłem to, co on chciał. Teraz nie dbam o to. Jesteś zepsuty i bezczelny. Ale potrzebujesz miłości. Będę cię kochała do końca moich dni. Dokąd mnie pan prowadzi? Do przepięknego miejsca. Boi się pani? Proszę mi podać rękę. Jesteśmy na miejscu. Ostrożnie. To niebezpieczne. Nie. Może wybuchnąć. Tak, ale nie teraz. Doktorze, Aniello, zapomniałem o nauce pływania. Zakochany zapomina o wszystkim. Co ty o tym wiesz? Wszyscy tak mówią. Pańskie oczy też. Widać, że chodzi pan z głową w chmurach. Co to?
Statek, który płynie do Ameryki. Piękny. Zrobiłem go dla braci, kiedy czekałem na pana. Jesteś aniołem. Dlatego wszystko wiesz i wszystko rozumiesz. Aniołem, co nie umie pływać. Proszę kaszlnąć. Ogłosili konkurs na zastępcę ordynatora. Nie robili tego od 20 lat. Sam De Lillo mi to powiedział. Tylko jedno miejsce. Świetnie. Co to? Trzęsienie ziemi. Na pomoc! Wychodzić! Zachować spokój! Czego się dowiedziałeś? W szpitalu w Torre del Greco jest dużo rannych. Jedziemy. Doktorze, wyprowadziliście wszystkich chorych? Nie, mam mało ludzi. Giorgio, chodź. Pchaj. Mocniej. Dostaniemy się. Ja uniosę, a ty pchaj. Wychodzić. Szybko. Dokąd idziesz? Chodź. Tu nie ma nikogo. Nie jestem pewny. Gdzie pan doktor? Zostawił go pan?
Wyprowadzę was stąd. Spokojnie. Zachowajcie spokój. Zaraz was wyprowadzę. Już, wychodzić. Szybko, wychodzić. Wychodź, nie mogę. Chodź, wychodzimy. Doktorze, jestem studentem medycyny. Wyprowadź go. Chcę panu pomóc. Wyprowadź go stąd. Jak się pan nazywa? Moscati. Biegnij. Musimy stąd wyjść. Nie mogę. Nie mogę. Musimy iść. Nie mogę. Dlaczego? On mi kazał. Mam tu być i nauczyć się piosenki. Jakiej? O świetle i o niebie. Dużo w niej światła. Jest w niej słońce? Tak, tak, słońce. Zaśpiewamy ją razem, dobrze? Tak. Tak, to ta. Śpiewajmy razem. Świetnie. Boli? A tutaj? Tak. Tutaj też? Według mnie pacjentce nic nie dolega oprócz nieznacznej przepukliny. Więc pan by nie operował? Stanowczo nie. Myli się pan. Pacjentka cierpi na guz wątroby. Cisza.
Należy ją natychmiast operować. To będzie zupełnie niepotrzebny zabieg. Może jednak nie jest pan tak wspaniałym diagnostą, za jakiego się pan ma. Koniec egzaminu. Piromallo, pańska kolej. Profesorze, Delillo miał rację. Niepotrzebnie ją otwierali. Nie było żadnych guzów. Gratuluję. Zostałeś wiceordynatorem naszego szpitala. Sei diventato primo aiuto agli incurabili. Naprawdę? Twój przyjaciel nie przeszedł, ale nie martw się, ojciec mu pomoże. Jak zawsze. Właściwie to mnie nie dziwi. Może popełniłem błąd, trzymając cię pod kloszem. Pora byś udowodnił ludziom, a przede wszystkim mnie, że dorównujesz Moscatiemu. Jeśli to ci się nie uda, przenieś się do kawiarni i żyj u boku swojej tancereczki. Od tej chwili nie dostaniesz ode mnie ani centyma. Jest. Przyjechał. Jak się czujesz? Witam, profesorze. Co to za ceregiele? Nie pierwszy raz przychodzę do szpitala. Pierwszy raz po wygraniu konkursu. Niech siostra nie mówi, że zrobiło to na siostrze wrażenie. Nie, tylko od dzisiaj studenci będą obecni, kiedy będzie pan przyjmował pacjentów. Dobrze. Gdzie są? Tam. Niezbyt wielki tłum. Chciał mieć praktykę tylko u pana. Nazywa się Umberto Tammaro. Pan doktor Moscati. Profesor. Szaleniec, który mi pomagał podczas trzęsienia ziemi? Tak, profesorze. Nareszcie udało mi się skończyć studia. Gratuluję. Teraz masz przed sobą ważniejsze i trudniejsze zadanie. Lektura księgi, której nigdy nie wydrukowano. Jej okładka to łóżka w szpitalu, a treść to cierpiący pacjenci. Teraz powinieneś wzbogacić swoje studia o szacunek i współczucie dla chorych, a także o uśmiech. Giorgio, szukałem cię. Umberto, zdejmij fartuch. Myślałem, że fartuch wzbudza strach w pacjentach. Nie przydaje się podczas wizyt. Nareszcie, szukam cię od wielu dni. Tak? O co chodzi, profesorze Moscati? Dlaczego tak mówisz? Rozgryzłem cię. Udajesz, że niczego nie chcesz. A potem zgarniasz wszystko. Wiesz, co się stało? Teraz mój ojciec woli ciebie ode mnie. Co ma do tego twój ojciec? Ma. Nie zrobiłem nic przeciw tobie. Wiem, że jesteś lepszy, niż wypadasz. Jeśli to zrozumiesz, zobaczą to też inni. Masz gotową odpowiedź na wszystko, profesorze. W szpitalu jest dużo pracy. Musimy działać razem. Marzyliśmy o tym. Zostaw mnie. Giorgio! Quando la luna faccia nasa gela, passa in luce dall'acqua s'ammira, oce stenna d'argente in vela, mentre o viente da sera sospira. Sento quest'aria durosa, come voce da te.
tutta marisciana, va sotto procida, si passa scansata, caccia pericola, c'è sta una femmina che canta l'uomo, se chiama Lourdes ma poi fa morire. Avo, avo, avo. Santa Lucia. Salute, papà. Witaj, ojcze. No, ho deciso che lascio l'ospedale. Rzucam szpital. E anche quella Chloe. I Chloe. Benissimo. Znakomicie. Dziś zaczniemy programować twoją karierę. Najpierw otworzę ci prywatny gabinet, a potem staniesz do konkursu o katedrę. Przeszłość zostawisz za sobą. Co robicie? Precz stąd. Andate via. Nareszcie cię znalazłem. Nie wiem, kim pan jest. Zwariowałeś? Co się stało? Czyja to krew? Moja. Gorzka krew. Gorsza od trucizny. Bredzisz. Jestem w piekle. Jesteś aniołem z raju. W piekle jest tylko dym. Nie ma morza. I ludzie, którzy płaczą i krzyczą. Co ty wygadujesz? Boję się. Jestem przy tobie. Ranę opatrzymy, ale według mnie chłopak jest głodny. Muszę mieć łóżko. Wszystko zajęte. Muszę mieć łóżko. I proszę przygotować strzykawkę do pobrania krwi. Migiem. Postaram się jak najszybciej. Siostro, gdzie jest Daniello? Mówiłam, że był głodny. Tak, ale gdzie jest? Proszę odpowiedzieć. Siostra Angelina dała mu chleba i mleka, a on uciekł. Jak to? I teraz śmieje się z nas w kółak. Cicho! Daniello! 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 Widzieliście Aniello? Jest tam, za rogiem. Dlaczego na mnie nie czekałeś? Daleko stąd do morza? Nie. Obiecał pan, że mnie pan nauczy pływać. Tak. Zapomniał pan?
E se ti scudare? Kiedyś powiedział pan, że morze jest piękne i że Bóg nam je dał, by pocieszało duszę. Niech mnie pan zabierze nad morze. Czuję się niepocieszony. Dobrze. Pan wie wszystko. Niech mi pan powie, jak jest po śmierci. Każdy z nas jest jak kropla wody, która prędzej czy później musi wpaść do morza. Kiedy kropla się rozlewa, powstaje morze. Czyli nie boli? Nie. Teraz i ja nauczę się pływać. Profesorze? To był tężec? Tak. Jestem zdumiony, że miał taką lekką śmierć. Zwykle chorzy straszliwie cierpią. Wiedziałeś? Kiedy zobaczyłem rany, a potem zaczął majaczyć, miałem nadzieję, że się mylę. Okazało się, że chłopak miał rację. Czuł gorzką krew. Tężec nie jest ani gorzki, ani słodki, ani dobry, ani zły. To bakteria. Żyjący organizm, który stworzył twój Bóg, jeśli istnieje, i który zabił chłopca. Thank you.
Objaw mi się. Objaw się, błagam. Rivelati. Niech rany się wietrzą. Dziękuję. Profesor Moscardi. Dobry wieczór, profesorze. Buonasera. Buonasera. Ero sicura. Wiedziałam, że pan wróci. Czekałam, bo chcę prosić o radę. Zwykle siostra mi ich udziela. O co chodzi? Chory leżący na łóżku numer 22 nie śpi już dwie noce. Może ciepła kąpiel przyniosłaby mu ulgę. Tak. Widzi mnie pan w habicie, ale ja też byłam kiedyś dziewczynką. Harowałam na polach ryżowych, tak jak cała moja rodzina. Widziałam niesprawiedliwość tego świata. Moi rodzice umarli, kiedy byłam... O, taka. Całe życie walczyłam o to, żeby wszystkich obowiązywały jednakowe reguły. Za wszelką cenę. Myślałam, że w ten sposób oddaję szacunek rodzicom i Słowu Bożemu. Potem pojawił się Pan. Zrozumiałam, że bez miłosierdzia nawet obowiązek i sprawiedliwość są tylko pustymi słowami. Pański sposób działania wzbudza krytykę, zawiść, nie przynosi uznania. Ale musi mi Pan przyrzec jedno. Że się pan nie podda. Nie poddam się. Brawo, profesorze. Siostro, dziś zrozumiałem, że Jezus żyje w każdym chorym. Tak. Jeśli dalej będę leczył tylko choroby, poniosę porażkę. Będę myślał o tym, czego nauka nie może uczynić i będę się czuł bezradny. Zrozumiałem to dzięki śmierci Aniello. Być lekarzem znaczy znacznie mniej i znacznie więcej. Pragnę poświęcić mojej pracy wszystkie swoje siły, być w pełni dyspozycyjnym. Rozumiesz? Tak. Jeśli nie będziesz mnie trzymał na dystans. Kiedy dowiedziałam się o śmierci Aniello, napisałam do ciebie, ale mi nie odpowiedziałeś. Czułam się samotna i bezużyteczna. To się nie powtórzy. Chcesz dzielić ze mną takie życie? Jesteś gotowa dzielić się wszystkim? Wszystkim. Ból powinniśmy traktować jako krzyk o pomoc naszego brata, któremu winniśmy pomóc z całą miłością, jaką w sobie nosimy. Odkryjecie, że często można złagodzić ból gestem, dobrą radą, dobrym słowem, uściskiem,
a nie tylko lekiem wydanym na receptę. Spróbujmy poczuć boską energię, która przez nas przepływa. Pomoże nam to zrozumieć bolesne uderzenie serca i ciężki oddech. Jeśli odnajdziemy w sobie tę energię, poprawi się nasza intuicja i będziemy lepiej diagnozowali choroby. Poczujcie to. Siostro, co zamierza Moscardi? Chce mi rozwalić szpital? Postanowił wyprowadzić chorych. Dokąd? Na szczęście w Neapolu nie brak słońca. Wychodzimy. Najlepsza kuracja. Powietrze i słońce. Kontynuujemy obchód. Arcangelo, co pan tu robi? Przepraszam, chciałbym wyjść z doktorem Moscardi. Wszyscy mamy prawo wierzyć w szaleństwo lub w naukową medycynę, więc proszę bardzo. Zawsze byłem trochę stuknięty. Chłopaki, pomóżcie. Idę z wami, zaczekajcie. Wyprowadźcie ich na słońce, oddychajcie głęboko. Stamtąd też. Doktor jeszcze nie przyjmuje. Nie przyszłam na wizytę. Przepuść mnie. Co się dzieje? Co tu robisz? Proszę wyjść. Między nami wszystko skończone. Nie wszystko. Co to znaczy? Spodziewam się dziecka. Twojego. Kto mówi, że jest moje? Nigdy cię nie zdradziłam, dobrze wiesz. Mam rzucić to wszystko dla ciebie? Mówiłeś, że tak zrobisz. Mówi się tyle rzeczy. Życie się zmieniło. Dobrze wiesz, jakie jest najlepsze wyjście. Wyrwę sobie to dziecko z łona. Nie chcę go nienawidzić za ojca. Dopóki żyję, będę się tobą brzydziła. Do ostatniego tchnienia. Do roboty, panowie. Umberto, co tu robisz? Przepraszam, że przeszkadzam. Idę na przyjęcie do księcia Kajafa. Nie powinieneś być w szpitalu? Tak. Dziś rano przywieźli mężczyznę ze skurczami brzucha. Esposito? Zmarł. Nie umiera się na niestrawność. Muszę zbadać ciało. Rodzina zabrała je do domu. Nie ma czasu do stracenia. Gdzie mieszka? W dzielnicy hiszpańskiej. Wracaj do szpitala, ja się tym zajmę.
Dlaczego nie jedziemy? Może pan iść sam, na własne ryzyko. Co on sobie wyobraża? Każe na siebie czekać księżniczce? Obraża ciebie i nas wszystkich. Na pewno coś się stało. Przepraszam. Scusate. Pomóc czymś? Szukam Ruggero Esposito. Zaprowadzę pana. Na szczęście to dwa kroki stąd. Już prawie jesteśmy. Co pan na to? Śliczna dziewczyna. Jestem lekarzem. Lekarzem? Przepraszam. Mnie wszystko jedno. Dawaj portfel i zmiataj stąd, bo ci poderżnę gardło. Dobrze, tylko spokojnie. Jestem spokojny. Nie noszę przy sobie dużo pieniędzy. Wystarczy. Teraz surdut. Dawaj. Dość tego. Jeszcze butę. Gratuluję. Wykorzystujesz dziewczynki, a teraz co, zabijesz mnie? Proszę bardzo. A w przyszłym tygodniu kogo zabijesz za marne centymy? Dość tego, nie mam czasu. Weź sobie zegarek. Pytałem, gdzie mieszka Ruggero Esposito. Nie wiem. Zmykaj stąd. Kto będzie wiedział? Książę? Przepraszam, nie jestem twoim księciem z bajki, księżniczko. Witaj, Eleno. Mojej córce potrzebny jest ktoś, kto przywróci jej uśmiech. Nie mógłbym prosić o nic więcej, szczególnie w taki wieczór. Prawda, Eleno? Jest tu ktoś? Czy tu mieszka rodzina Esposito? Tak. Proszę wejść. Można?
Ile osób tu mieszka? Po co pan przyszedł? Mój mąż nie żyje. Zaraził się śmiertelną chorobą. Przyszedłem sprawdzić, czy ktoś z was też nie zachorował. Ja czuję się dobrze, ale mój syn gorączkuje. Proszę zobaczyć, ciągle wymiotuje. Jak masz na imię? Vincenzo. Spokojnie, muszę cię zabrać do szpitala. Nie chcę. Nie chcę umrzeć tak jak tata. Nic mi nie jest. Umrzesz, jeśli tu zostaniesz. Niesamowite. Nic mi nie jest. Spokojnie. Szybciej. Nie powinien pan być w kinematografie? Gdzie pańskie buty? Gdzie sól fizjologiczna? Co to za chłopak? Syn Ruggero Esposito. Ma te same objawy co ojciec. Skurcze brzucha. To cholera. Matko Boska. Trzeba zawiadomić policję. Nie lepiej poczekać do jutra na profesora De Lillo? Jutro będzie za późno. Może wybuchnąć epidemia. Proszę się pośpieszyć. Umberto, pobierz próbkę kału. Tak jest. Chodźcie tu. Pojedziecie ze mną do dzielnicy hiszpańskiej. Jesteśmy już po dyżurze. Jeśli pan tak, niech się pan usunie z drogi. Orlando, Arcangelo, przygotujcie się. Nie przydałyby się panu buty? Dziękuję. Proszę wziąć moje. Wszystko wam wyjaśnię. Nic dziwnego, że się zarazili w takich warunkach. Przepraszam. Pijecie tę wodę? Tak. Pobierz próbkę i zawieź do Montefortego. Do analizy. Trzeba zawieźć do szpitala wszystkich, którzy mają biegunkę, torsję i gorączkę. Proszę mnie posłuchać. Od teraz musicie gotować wodę i jeść tylko gotowane jedzenie. Oni prawie nic nie jedzą. Tak. Przepiękne. Wspaniałe. Nie spał pan całą noc. Musi pan odpocząć. Czuję się świetnie. Ludzie boją się zarazić i nie wychodzą z domów. Może i my powinniśmy się wycofać. Proszę pani. Signora.
Signora? Signora? Nie chce się obudzić. Przykro mi, ale on nie żyje. Kiedy śpi, wygląda jak aniołek. Prawda, Tonino? Jestem lekarzem, trzeba go zabrać. Jest zimny i taki lekki, jak wróbelek. Proszę mi go dać. Nie zostawię go. Idźcie sobie. Jest pani zmęczona. Proszę mi go dać. Zabierz stąd panią i daj jej coś do jedzenia. Przepuśćcie go. Dobrze, że przyjechaliście. Chodźcie. Co robicie? Na rozkaz rządu. Cholera to nie dżuma, nie przenosi się przez rzeczy. Proszę na mnie poczekać. Nie wolno tędy chodzić. Jestem księżniczka Kajafa. Muszę porozmawiać z profesorem Moscati. Koniec części pierwszej. Wersja polska Master Groove Studio. Tekst Maciej Orkan-Łęcki. Czytał Radosław Popłonikowski.